dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w gildii Dungeoneeringu. I cóż, dzisiaj wyruszamy na piękną ścieżkę do magicznego królestwa, gdzie inaczej księżniczka. I tak, kraina lodów i w ogóle. I w sumie nie wiem, czy co więcej tutaj dodać. Bierzemy Bopa, bo w sumie dawno nie był używana, miał być ostatnio. I lecimy, zobaczymy co będzie. Miejmy nadzieję, że nie padniemy. Kto jest tu? Kto jest tam? Kto to jest ten, który woła? Szukaj moich cennych skarbów. Przechodząc przez moje zamrożone sale. Okej. Okej, co tutaj właściwie mamy zrobić? Zdobyć klucze. Aha, mamut i kostka. Jeden i drugi wróg moim zdaniem okropni. Więc nie wiem jak sobie poradzić. Joink, dobra. Kurczę, zapomniałem, że on ma to zasłonięte. Joink. Dobra, to był dobry wybór. Jak się okazuje, by ukradł, gdybym wybrał inną kartę. Dobra. Powiem wam szczerze, nierozgrzany jestem i to tak totalnie. Więc jeśli będę tutaj labił, przegrywał i w ogóle, to wybaczcie. Okej, shift. Na całe szczęście górska koza mnie nie pokonała. I teraz tak, jeden życia. Wszystkie ataki są szybsze, jeśli były szybkie, to coś nie, dobra. Kość trolla, to jest ideolo w przecie. Nie wpuszczajcie ich. Nie pozwólcie im przejść. I coś tam się mówiła. Ale niestety klikłem i pokonajcie tego bruzera. Bruzera, okej, czyli co ciekawe, co bezpośrednio tutaj jestem. Gra chyba zauważyła, że gram bruzerem. I to w sumie chyba był błąd. Mogłem nie dostawiać jeszcze teraz na tego mamuta. Ale trudno. A gdyby jeszcze udało się to spowolnić slash elementalem. Glacier. Kurczę, Glacier. Nie, Glacier był fizyczny, straciłem teraz to. Jedno co mówię, train something. Nie, dobierzemy kartę tak. Tam to byłoby fatalnym zagraniem. Dobra, to jest Ukraine something, okej. Ale powiem wam szczerze, spodziewam się, że zaraz tutaj padniemy, bo te mamuty były okropne, jeśli się nie mylę. Breeze. Rekindle? Albo A jest lepsze. Snowball. Dobra, i jakimś cudem to przeżyliśmy. Ale dobra, Holy Arcane, Growth Stupidity. Dobra, Growth Stupidity, wydaje się najlepsze. I teraz proszę cię, gro... Daj coś sensownego. Oczywiście, że dało same rzeczy, których wolałbym nie spotkać. A dobra, Slash Elemental. Slash Elemental są fajne. Nimi się zawsze będę bił. Snowball. Snowball był magiczny, nie mogę tego zrobić, więc... Oj! Oj! Nie, no nigdy się nie nauczę. Okej. Icicle, którego nie da się zaleczyć w żaden sposób tarczami, więc zaleczymy to tym. Spray. Dobra, zrobimy tak. Chcieliśmy Get Out the Hero, ale to nie ma znaczenia. I Freeze, którego nie wybronimy, ale i tak go dobiję. Okej. Okay. Widzicie, Slash Elemental, powiem wam szczerze, wydaje się, że jest mocno słaby. To, żeby nie było, z plusem w naszym położeniu. Łatwo pokonać takiego Slash Elementala. I tak, teraz idziemy niestety do fontanny i do krowy pierwszego poziomu. Jaki tijaka. Boulder, nie pamiętam gdzie, więc Restore. Okej, Baldur to jest jeden fizyczny. Snowball to... jest dalną odpowiedzią na Snowballe. Bajca. O, bajca niestety nie ruszymy, więc Shift, żeby tylko dobrać coś. W ogóle patrz z tym koroną, jak pięknie nosi. Może niektórych z was to zaskoczyć, ale tak, jeśli Bob, prawdziwy Bob, w sensie miałby koronę, to akurat tak sobie go wyobrażam z tą koroną, więc tak. Dobrze trafione i teraz tak, tutaj mamy Interrupt i Refresh, tutaj mamy już... stracimy tamto, tutaj Fire dużo. Stupidity, wiecie co, wezmę co? I co to było w ogóle za fontanna? Dwie więcej karty na start. I zmarnuję to na Slash Elementala. Nie, w takiej sytuacji chociaż tego jelenia tutaj dostawię, żeby zawalczyć z jeleniem w takiej farmie.
Headblow. Tutaj to akurat wiem, że trzeba użyć E, bo to znam ze standardowych. Bloody pary. O, niestety kiepsko, więc. No, Flame Rush to jest jedyne, co możemy sensownego tutaj zrobić. Strike dostanie E. Chyba powinienem basha, bo E jest na dowolne. Bo tej bash nie zrobię takiej pomyłki, używając E po raz kolejny. Boulder tym razem dostaje E. I wygraliśmy dzięki temu. Dobra, teraz trzeba coś dobrego. Stracimy Ignite'a, zyskamy takie rzeczy. Spear stracimy za dużo, tutaj stracimy za dużo. Ignite'a, nie stracę Ignite'a, Ignite jest zbyt przydatny. A, czyli wróg go w ogóle nie interesuje. Ciekawe. Większy skarb, to tam pójdzie. Okej. Splash. Nie wiem, szczerze nie kojarzę, czym jest splash, ale Okej, splash to są dwie magiczne, mogą tam tego użyć. Muszę się tego nauczyć. Okej, freeze, niestety. To zrobimy tak, żeby dostał 2 za 1. Nie mam jak dobrać, więc ignite muszę zmarnować. Szkoda. Wave. Niebezpieczny jest ten wave, ale na szczęście mamy E, więc nie ma co się przejmować. I snowball, którego pokonamy. Jak ci się to podoba? A z kolei udowadnia to, co mówiłem. Slash elementale są bardzo słabe. I okej, tutaj niczego nie potrzeba. To teraz, grobądź, proszę, taka łaskowa i daj nam coś, co potrafi połączyć nas z tą kostką. Nie? No dobra, to w takim razie walczymy z ogrem. Mając dużo obrony o Blizzard. To jest 3 magiczne. Kurczę, mieliśmy tylko 2. Freeze nie mamy jak zablokować, więc restore. Icicle nie mamy jak, to muszę zmarnować niestety. Nieblokowalne. Ojej. Ojej. Po prostu oj. Oj. Dobra, robi to mogę teraz oj znowu zarzucić na spokojnie. Znowu robi to teraz slam. Ja muszę zostawiać na jakieś gorsze sytuacje. Wygramy. Dosłownie dzięki E wygraliśmy. Aż było blisko śmierci. Tutaj stracimy takie rzeczy, coś sensownego? Nie, tutaj stracimy takie rzeczy, czy to jest sensowne? Powiedziałbym, że nie, tutaj stracimy to, nie. A teraz grobądź na tyle łaskawa. Wiecie co, nie. Ja już nie zostawiam niczego, po prostu chcę tylko zwalczyć z tą kostką, mieć spokój. Dziękuję. I teraz miejmy nadzieję tylko, że kostka nas nie zabije, bo jeśli zabije, to się wkurza. Mind Blast, nie wiem co to, ale wydaje się czymś magicznym. Tak, 3 magiczne, więc dobra. Tutaj nic takiego, więc po prostu Flame Blast. I kostka można subić. Snowball. I na końcu Flame Blast. Dobra. Ciekawa kostka okazała się będzie w niej słaba. Here's to you, young dungeoneer. You stood your ground and acted very brave. But how long before you feel the fear? And how long before you're in your grave? No dobrze, wybaczcie cięcie, ale standardowe sprawy. I cóż, sukces pierwszy, więc pora wyruszać na przygodę numer 2. Więc no, ruszamy i zobaczymy, jak to wyniknie. Jak mogą pozwolić, żeby to się stało? Ten bruzer jest po prostu, i równie jestem pewien, co to jest. Powiem ogrom, żeby ich nadepnęli. I kostką, żeby ich kostkowali? Okej. Okay. Nie ogarniam do końca chyba. Ale tutaj tak jakieś kostki lodu i... O, slashy elementale, jak pięknie, no. Po prostu dziękuję ci, gro. I... Ja właśnie zrobiłem największą ramę, jaką mogłem. Także chyba tak. Chyba właśnie zrobiłem największą ramę, jaką mogłem. Ale niestety tam już za późno. Snowball, niedobrze. Niedobrze.
niedobrze i to bardzo niedobrze. Okej. 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 Powiem szczerze, no to... Ciężko mi coś więcej powiedzieć na ten temat, ale czy wy to widzieliście? Ja tak zlamiłem, że poleciałem na slash elementala tak po prostu na dzień dobry, a i tak się udało. Okej, charge, to było obrona magiczna i ataki fizyczne. Dobra. Tutaj nawet nie ma co się przejmować, po prostu no... Oj! Na, nadal nie umiem. Nieważne jak mi się staram, nadal nie umiem, ale... Jezu, jakiego ja miałem farta, naprawdę, no... Slash elementala na pierwszym poziomie. Okej, Goggle the Armor 1. U, to jest super, tutaj... O, to jest jeszcze lepsze. To jest jeszcze lepsze. Dobra, więc Slash Elemental... Potem tak... Tutaj nie jestem w stanie pomyśleć co dalej, ale będziemy musieli coś tam zrobić i... Snowball, to w takim razie... będzie idealne. Spray, co? Nieważne, więc... Get out of here! Wave! Nice try, champ! Snowball dostaje które pokonuje nawet bez efektu specjalnego. Jest tak, armor 2 jeszcze... Czy to jest aż takie potrzebne? Nie. To nie. Dodatkowe ataki, zawsze. Dobra, no to idziemy. Dostawimy tutaj kolejnego slash elementala i innych wrogów. Tak, spray to było to... Znowu pomyliłem spraya z tym splashem. Brawo, ja po prostu. Chyba się nigdy tego nie nauczę. Okej, wave. Jak będzie to? Ale co by było, nie było i tak raczej... Slash elemental nas nie pokona. No, skoro na pierwszym poziomie daliśmy radę, chociaż... Chyba daliśmy radę tylko dzięki temu, że miałem mój ten taki talizman na prowadzenie do życia. Czasami tak mi się trochę wydaje się. O, oczywiście, że to wezmę. A nawet jeśli nie, no to... Tak. Elementale, o nie, nie, tego nie ruszam. One są zbyt mocne. Ja akurat pamiętam. Boulder to jest jeden po prostu, więc to pewnie bash. Nie ech, ale okej, trudno bić. Brace. Dobra. Finer. Counter. Snowball. Pięstwo. Dobra. Czy jest tutaj coś, co możemy wziąć? Nic sensownego, więc idziemy dalej. I wspaniała sytuacja, w której nie możemy nigdzie nic sensownego dostawić, więc robimy to po prostu. I ewentualnie kostkę tutaj, żeby już być przygotowany na walkę z tamtą kostką. Pinner. Snowball. Snowball. Brace. I na końcu bite. Dostanie oje po prostu w odpowiedzi. Niestety dostajesz masz jedno obrażenie, ale tak. Tutaj stracimy za dużo, tutaj stracimy za dużo, tutaj stracimy za dużo. Skip. Dobra. Nawet jednak nie trzeba podzielić na tamtą kostkę. Pójdziemy od razu na tą. Ciekawym bardzo wyposażeniem. Niskich poziomów, muszę przyznać. Ale tak, freeze. Oj, freeze jest kiepski. Ale i tak, zaczynamy od shifta w takim wypadku, żeby mieć jedną więcej karty do wyboru tam później. Venom Bite. Oj! Jesteśmy w niebezpiecznej sytuacji. Snowball. Smash, szczerze. W sumie smash to już go wykończy. Dok, coś innego? Nie no, skip. I udało się, znowu. Kto by myślał, że jak ty walczyłeś, byłbyś tak bardzo brave. Teraz potrzebujemy kogoś innego, żeby wypełnić tę empty. Tak, tak. Śpiewaj ile se chcesz, narratorze, głupi bardziej, w ogóle. Ja tutaj nie padnę. I cóż, no, bierzemy Bopolż na trzecią przygodę. W innym wypadku... Księżniczka. Złapała nas.
Będziemy musieli wywalczyć swoją drogę z powrotem. Naprawdę uważasz, że wygrałeś? Myślisz, że uciekniesz z moich sideł? Ale... Dołączysz do zamrożonej lodowej wiedźmy i udekorujesz moje... Co tam było? Chyba tam były sługi czy coś takiego i... Tutaj będą wzywane za jakiś czas elementale. Okej. Okay. I w ogóle... Nie wiem, o co chodzi. Ale dobra, mniejsza. Walczymy po prostu, zobaczmy, jak to wyjdzie. Bajt, to chyba był nieunikniony. Dobrze kojarzę, brawo ja. Bajt, więc znowu oj. I w niebezpieczną stronę to oj się zmierza. Ale okej, get out of here. Idealnie. I klo, idealnie, no i strajczem przeżyliśmy. I dobra, z tych trzech opcji to jest najlepsza. A patrzcie, bałwanek. Kiedyś mnie próbowano zatrzymać. Tak dużo zim temu. Ale przestałem się tak dalej. Frozen Blastami, czy coś tam gadała, dobra, mniejsza foka. Nic innego nie możemy tutaj spotkać, więc tak, ta foka i... Zostawię to tak, ewentualnie... No bez przesady. On serio woli iść do pustego pokoju? Wniosek jest następujący, to będzie nas goniło. Więc no, niby niedobrze, z drugiej strony... Wiecie, slashy elementale, które będą nas gonić, to jest nic. Slashy elementale naprawdę są słabe. Gorzej, jeśli wyskoczy coś innego niż slashy elementale. Ale cóż... Musimy być gotowi na wszystko. O, idealne. No i slash elemental, oczywiście. Jumper. O! Okej, okay, to już jest trochę ryzykowne. Najwiecie, co jest w sumie najgorsze w tym wszystkim? Jeśli wyjdzie takich myśli, to niestety ten Yeti i tak do nas przyjdzie. A ja nie chcę tego Yetiego, on jest okropny. Też prawie byśmy zginęli, ale na szczęście nie zginęliśmy. To jest... Crash, Lantern... Albo Armor... Crash, zdecydowanie. Coś tam gada, ale mniejsza. Chyba coś tam śpiewa w ogóle? Nie jestem pewien. Dobra. Dobuduję już tam ścieżkę bezpośrednio. Postawisz żelatynową kostkę. Gorzej, że ten Yeti nas dopadnie. A to nigdy nie jest nic dobrego. W szczególności, że to jest Yeti, który kradnie nam zysk. To jak już kiedyś wspominałem na innym odcinku, jest moim zdaniem po prostu tanim manewrem. Znaczy, no powinna się tego wstydzić, bo takie... A, zabierzemy pieniądze, żeby spowolnić rozwój, takie... po prostu, no... Nie, to nie jest dobry sposób. Ale mniejsza, Scimitar, nie. Armor 2. O, wiecie co, wydaje mi się, że powinniśmy skupić bardziej na... odporności na magię, ale... mniejsza. Poli. Arcane, dużo magicznych wrażeń. A wezmę to szczerze. Krzywe. O lela. Nie jest dobrze. I jeszcze ten. Bez przesady, ile tego tu będzie? Się nigdy już nie ruszam, ciągle będą mnie atakować. Profit and loss. Niestety. Nie. Chwila, to było jedno wrażenie magiczne. Mogłem to zablokować. Jaki jestem głupi. Mogłem tego nie stracić. Trudno się mówi. Tak, tutaj coś zmienić. Nie, tutaj nie, nie i nie. Niestety Ice Cream Elemental. I to będzie niedobre. My tu możemy paść łatwo.
Niestety. Niestety. I okej, jakimś cudem nie zginiemy, ale moglibyśmy, więc to jest niebezpieczne. I teraz tak, tutaj arcane. Tutaj chcecie mieć takie rzeczy, ale zyskam takie. Wiem, że jest to może nieoptymalne, ale trzeba ryzykować. Okej. Okej, ona tam coś gada, czym śpiewa, ciężko mi określić. Ale mówi, że powinniśmy się trzymać z daleka i tam nie przychodzić i w ogóle, ale mniejsza. Musimy, Mind Blast to było... tego typu, okej, Snowball, Shift. Okej, to tutaj nawet... no, teraz mam pewne magiczne rzeczy, to ciekawe. Ale nie ma co się dziwić, jak się wymieniłem tak mocno na magię. Zaryzykuję z tym. I tak. Zwycięstwo. Nad pierwszą kostką. Crash i armor, ewentualnie coś tutaj. Nie zmieniam szczerze. Zablokujemy w ten sposób. I teraz idziemy. Zawalczymy, będzie spokój. Spider Bite, nie jestem pewien. Okej, Spider Bite'a można blokować. Warto zapamiętać. To nie jest to samo co Venomous Bite. O, tego nie zablokujemy niestety. Snowball'a możesz zablokować, więc nawet zrobię. Sweeping Blast'a też można i zwycięstwo. Teraz tylko ten Yeti. Będzie dobrze, stracimy Interrupter, zyskam coś takiego, to nie, jeszcze raz nie. No i teraz niestety ten Yeti, który może być, podkreślam, może być delikatnym zagrożeniem. Na szczęście mamy trochę rzeczy, które Mundane jego wykorzystują. Super. Okej, nie będzie aż tak źle. Chyba. Dobra, teraz... Interruptem tego nie wygramy. Oj, też tego nie wygramy. Też tego nie wygramy. Ale i tak, i wyje E. I teraz Interrupt nas uratował. Dobra. Teraz tutaj stracimy takie rzeczy, więc nie. Tutaj za dużo rzeczy stracę, tutaj za dużo rzeczy stracę, więc idziemy. Kończą mi się mroźne rymy. Niedługo będziesz zimny, będziesz mój. Twoje mroźne przeznaczenie cię ty oczekuje. Mogę czuć twoje ciepło uciekające, coś takiego gadała, dobra. Mniejsze. Slash Elemental Wave, to było to atakujące? Tak. Dobra, spray to jest takie, więc tutaj... Flam. Icicle, dobra, to nie ma nic, więc... Oj, żeby jak najszybciej się tego pozbyć, dziadostwa. Tak, blokujemy. I... co? Dziękuję bardzo. Wszystko się... tutaj... nie. Tutaj nie. Tutaj nie, skip. Co? Ktoś mi wytłumaczy, co tutaj się stanęło? Czemu tu jest ten królewski Yeti i nagle coś takiego? Że ten znikąd się tu pojawił? Wiecie, nie jest to problem, oczywiście, bo prawda jest taka, że no mamy i tak wszystko przygotowane na prawie każdą sytuację. Ale i tak dziwne. A nie, zdecydowanie nie, skip. Okej, swoją drogą dopiero teraz zauważyłem, a może już wcześniej, nie wiem. Ale patrzę. Nam sami wspominałem, że wcale nie jest podobna, ani nic, jest zwykła, tak dalej, i teraz co? Blizzard, niedobrze. Ale trudno się mówi. Musimy. Słup, tu jest coś magicznego. Drain, okej. Freeze, no niestety tym razem Freezy wejdzie. Ale mi też wejdzie przez to Restore. Więc może to przeżyjemy. Dobierzemy kartę. A, nie najlepsza, ale może być. Snowball, to jest E. Na to.
Syphon. Dwa magiczne, no niestety. To było głupie, szczerze, z mojej strony. Ale mniejsza, zadajemy obrażenia, damy radę. Glacier, okej, damy radę. Boulder. Niech będzie po prostu oj. I Snowball, naprawdę. Jest, myślisz, że jesteś prawdziwym niszczycielem? Zobaczymy, jak sobie poradzisz czymś tam, coś tam, coś tam, ale mniejsza, Do you have any decency, I wonder? Like the Ivory League of Explorers. Instead you pillage and plunder and rip everything asunder. You're just a reckless bunch of marauders. Lawsuit. Okej, czyli dostaliśmy jakieś takie chyba... jakieś... sprawy prawne oraz... chałupę wiedźm? Okej. Nie ogarniam, ale to oczywiście z przyjemnością dostawię i... The opposite, of course, from the desert cousins. Suntans they don't have much, but goosebumps they surely have by the dozens. I give to you the Snow Witch. Śnieg wiedźma, po prostu. Okej. Okej, tego, żebym się nie spodziewał. I przy okazji... czy wy to widzicie? Jedzicie to? Wow. Nie mówiąc za dużo. Albo sobie mówiąc dużo. To jest już postać drugiego stopnia. Odblokowaliśmy właśnie postać drugiego stopnia. Wow. Lodowa wiedźma. Jakie ona ma w ogóle efekty? Zobaczmy. Jedno obrażenie magiczne. Jedno obrażenie magiczne i plus coś per... coś? Plus jedno favor per damage dealt. O, fajne, fajne. Czyli będzie można nią favory łatwo zbierać. Ciekawe. Ice buff. Zadaje obrażenie i za każde obrażenie leczonko. Ice shield. Blokada dowolna i następny atak o jedno mocniejszy. To samo. I flash freeze. Dwa obrażenia magiczne nieuchronne. Wróg rozgrywa tą samą kartę w następnej rundzie. A jest specjalna zdolność. Zacznij z dwoma favorami. No cóż, no. Nie wiem, co powiedzieć. Wow. Po raz kolejny. Ale dobra, udało się. I cóż, no. Piękna rzecz. Udało się, super. A ja w tym momencie dziękuję wam bardzo za uwagę. I cóż, już w następnym epizodzie przetestujemy naszą lodową wiedźmę. Pewnie w kolejnych śnieżnych przygodach. Chociaż nie ukrywam, momentami wydaje mi się, że powinniśmy zamiast zajmować się śnieżnymi przygodami pójść w końcu z wątkiem podstawowym, ale no, chcę zobaczyć do końca, więc dobra, to już naprawdę tyle. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, no i hej, hej!